czego ważnym jest oczywiście ćwiczenie mięśni kręgosłupa, tak również wzmacnianie ich antagonistów, czyli mięśni brzucha, no nie możemy tego omijać. Oczywiście w tym ćwiczeniu, które teraz właśnie przedstawimy, mięśnie kręgosłupa są jak najbardziej aktywizowane, ponadto przednie aktyny ramiennych, tutaj kończyny dolne również, natomiast no, mięśnie brzucha teoretycznie powinny być tutaj tym głównym bodźcem. Więc, na czym to oczywiście polega? Wykonujemy plank, czyli bardzo klasyczne ćwiczenie w utrzymaniu całego ciała w podporze przodem. I teraz, bardzo ważnym aspektem i często pomijanym jest utrzymanie prostej linii między głową a pośladkami. Dlatego pośladki tutaj powinny znaleźć się nieco wyżej. Dokładnie. Natomiast odcinek tutaj piersiowy minimalnie niżej. O właśnie. W tym przypadku mamy już zachowaną tą prostą linię. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami jej wyczuć, można przyłożyć sobie jakiś kij, prostą linię, cokolwiek. Najlepiej jeszcze przy lustrze, żebyśmy to widzieli. I w ten sposób jesteśmy łatwo sobie skorygować pewne niedociągnięcia. Jeżeli pośladki będą za nisko, no to wtedy je analogicznie podciągamy do góry. Jeżeli odcinek piersiowy będzie zbyt wklęsły, to wyciągamy do góry. Jeżeli głowa jest za nisko, to samo troszeczkę wyżej. No i trzymamy taki plank. Tu w zależności oczywiście, ile jesteśmy w stanie wytrzymać. Okej. Okay.